mieliśmy okazję zagrać 10. turniej siatko nogi. Jest to taka no, inicjatywa oddolna, można powiedzieć, ponieważ kiedyś 10 lat temu zebraliśmy się w 12 i powiedzieliśmy sobie, no po co tak długo czekać, zagrajmy sobie coś zanim zaczniemy na duże boiska wybiegać. No i udało się zebrać pierwszą 12, zagraliśmy 12 par przez pierwsze 4 turnieje bez patronatu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Odbywała się impreza, potem przejął patronat Śląski Związek, gramy już oficjalnie jako Mistrzostwa Śląska. No i co roku więcej par, więcej zainteresowania tym turniejem, większy znacznie poziom, już coraz trudniej wyjść z grupy, coraz trudniej rywalizować o przysłowiowe 3 punkty na parkiecie. Z roku na rok, tak jak mówię, inicjatywa rośnie, aczkolwiek jest to coraz trudniejsze do organizacji. Zawsze już mówię, że ostatni raz, ale udaje się to jednak przezwyciężyć w głowie i zorganizować po raz kolejny granie w siatko nogę na parkiecie w Gorzałkowicach. W tym roku, co było takim charakterystycznym elementem, to bardzo dużo nowych par, bo zazwyczaj to było 5-6 par maksymalnie, które się zmieniały, rotowały. W tym roku aż 13 pojawiło się nowych par i naprawdę ciekawe, fajne nazwiska, zawodnicy z Zagłębia Sosnowiec, Tomek Nowak, w którym miałem okazję współpracować w NLZ Ekstraklasie, przyjechał z Kubą Bierońskim, też zawodnikiem podstawowym Podbeskidzia Bielsko-Biała. Stare wygi jak Krzysiu Markowski czy Sebastian Dudek, którzy bronili tego tytułu sprzed roku, więc poziom coraz bardziej rośnie i z tego się należy cieszyć. Siatkonoga dla piłkarza jest przede wszystkim rozrywką, gdzieś tam formą rywalizacji, która jest z nami cały czas, natomiast gdzieś tam formą takiej rozgrywki. Dodatkowo wiadomo, że gdzieś tam aspekty techniczne do tego wchodzą, ale współpraca przede wszystkim. Natomiast ja zawsze traktowałem to jako formę rozgrywki i troszeczkę takie odreagowanie od tej piłki takiej normalnej, czyli na ziemi i grania meczów. Co do samego turnieju, to świetna inicjatywa. Jesteśmy tutaj, pierwszy raz ja tutaj jestem i na pewno nie ostatni, bo tak jak mówię, świetna inicjatywa i sam poziom oczywiście bardzo wysoki. Gdzieś tam nie spodziewaliśmy się z Kubą, że będzie tak ciężko. My już od pierwszego meczu graliśmy wszystkie mecze praktycznie na styku, więc fajnie, bo to forma ruchu lepsza niż bieganie po lesie, tylko można się poruszać z piłką. Jest czasami jeden trening w tygodniu, gdzie zagrałem w siatko nogę, bo jest to dobra forma zabawy, rozrywki, a jednak z piłką i dużo techniki. A propos turnieju, jest to forma dobrej zabawy, ale naprawdę poziom był wysoki i trzeba było się przyłożyć. I cieszę się, że wygraliśmy z Tomkiem w tak przekonujący sposób. Życzę wszystkim zdrowych świąt i szczęścia dla nowego roku.